Witam Was. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo ja to jestem taki zaczynający dopiero z tym wszystkim. Nie wiem, czy dobrze kamera ustawiona, chyba tak. Dobra, jedziemy. Tą skrzyneczkę i ten przełącznik, to jest przełącznik kierunkowskazów z Volkswagena, z Audi, coś takiego. Każdy to powinien mniej więcej znać, jak działa przełącznik taki, nie? Góra, dół, przykierunki, mrugnięcie drugimi i tak dalej. To podłączyłem do tego urządzenia tu. To jest ProRace 2. Super sprawa to jest. Ja to wymontowałem stąd, bo to wszystko zrobiłem dla znajomego youtubera, wujka. Znacie go na pewno z Eurotrucka, z American Trucka i tak dalej, i tak dalej. Bardzo znany gościu w Polsce. To dla niego zrobiłem. Za życie sobie takie rzeczy, takie coś zrobiłem. Pod to podłączyłem. To już ma w domu, u siebie. To jest moje. Ja to wymontowałem z mojego i podłączyłem, wytestować, czy to wszystko chodzi. To jest super rzecz, super sprawa to jest. Bardzo ładna rzecz to jest. Pokazuje kilometr, jak szybko się jedzie, obroty. Tu obroty może sobie ustawić. Te diody wszystkie, nie, jak obroty idą, to idą do góry. Te diody podpisujesz po co chcesz, pod kierunki, lewy, prawy. Co tak chcecie, możecie podpisać, nie? Ale nie o tym teraz biega. Chodzi mi o tą skrzyneczkę. No to jest tak. Wszystko to działa. Najgorsze jest z przekręceniem, żeby zapłon był i odpalanie. Raz mi to działa, raz mi to nie działa. Ja nie wiem, może mi ktoś pomoże, jakiś elektryk, szpec, co się zna na tym. Prosiłbym o pomoc, piszcie. No, nie chce mi to tak działać, jak to ma i nie mam pojęcia, jak to zrobić już dalej. Zajęło mi to też parę godzin już, ale to teraz zaczynamy tak. No to jesteśmy w aucie, nawet tam troszeczkę chyba widać auta. Niech jest, tak jest, dobra. Odpalam. No i to jest właśnie ten dług tu jest. Można zrobić tak, ten dług, zapłonie. I odpalanie na guzik, start, start, stop, takie guziki są, nie? No i gaszenie. Tak działa super, nie? Że zapłon i bum. Ale nie o to chodzi, mało to być inaczej, że ma być raz. O, teraz odpaliło, takie coś to ma być. Ale no nie zawsze mi to, nie zawsze mi to chce działać, że na dwa razy. Jest zapłon, zawsze działa. I teraz też odpalę, no patrzę, no nawet działa, ale tak jak mówię, nie zawsze to zadziała. No i teraz nie zadziała, muszę cię przyjechać i wrócić. Dopiero wtedy to będzie działać. No nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego to tak jest. Może w ustawieniach tej płytki tam no, trzeba coś jeszcze. No widzicie, teraz nie chce to działać. No ale mniejsza z tym. Omówię teraz inne rzeczy. To jest kierunki, nie? Słyszycie? Działa. Drugi działa. Teraz załączę światła. Wyłączę kierunkowskaz. Ten guzik też, nie? Bo tak sobie podpisywałem, pod co mi się podoba, nie? To jest tak. Długie na stałe. Tylko trzeba dwa razy. No to by trzeba. Tam idzie też chyba to zmienić w ustawieniach tej płytki, żeby tak działało i wyłączam potem, nie? Też chyba idzie. Mrugnięcie. Optymalnie działa. Lewy, prawy. Nie, no jak kierownicą ten mrugnięcie światłami, na stałe włączenie tych świateł działa. To tam sobie podpisuje, nie? Wycieraczki jedne, wycieraczki drugie, no i trzeba tu jeszcze raz włączyć. Działa. Przycisem, ten jest wejście do kabiny, ten jest wyjście. Tak sobie podpisuję, wejście, wyjście. Działa. Słyszycie? Sygnał. Tu. Tego nie widać, ale tam się zmienia, każdy to wie z Eurotrucka, w tym kokpicie koło zegara się zmienia mini. A w każdym razie idzie zmienić mini, tam się zmienia to co tam podpisałem, tak nie? Tu, awaryjne, nie? Tam trzeba też ustawić chyba w tej płytce, że jak się wejdzie tak, będzie, a tak powinno się wyłączyć, nie? Idzie to chyba wszystko zrobić. Tu, hamulec wnętrze, nie? Coś takiego, no podpisywałem to tak, żeby było, nie? No co jeszcze chciałem powiedzieć? O, mój ostatni zakup to ten monitor 34 cale z LG, bomba. Normalnie bomba monitor.
coś pięknego, nie? Przepraszam was, tu bardzo, tu tysiące kabelków, no ale to wszystko testuję. Tam z tyłu jeszcze są ekstra diody. Tam jeszcze mam z jednej strony, mam z lewej strony, mam trzy wyświetlacze. No, nie wiem, czy to widać, ale to nie będę już pokazywał, to w następnym filmie. No także wszystko to działa. To wyślę właśnie wujkowi niedługo. Jeszcze muszę ładną skrzyneczkę do tego zrobić. Tak coś podobnego, tylko lepiej to ładnie to wytnę. Takie coś jeszcze muszę zrobić i gotowy. Gotowa rzecz do wysyłki, nie? Także no co mam jeszcze mówić? No, prosiłbym o pomoc w sprawie tej stacyjki. Jak to zrobić, żeby to mi działało, nie? Zapłon jest super, nie? Super, zapłon jest. Nawet raz się odpala, raz nie. No nie wiem, o co to chodzi, nie mam pojęcia. Ja bym jakiś specjalista był, proszę o pomoc. No i teraz się nie odpala, trzeba wrócić. No, nie wiem. Trzeba by to pomyśleć jeszcze dłużej, pobawić się. Ja mam u siebie zrobione tyndok i stop start, nie? Tak jak tu jest stop start, gdzie sobie te przyciski można się zmienić na jakieś, chce, może większy, mniejszy, to ten jeden. Ten. Tak. I też idzie, nie? Odpalam raz, bum. Też jest ok. Wszystko działa. Dzięki za uwagę, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam wujka i do następnego razu.